Już pierwszego dnia po wyborach wiedzieliśmy, że po raz kolejny prezydentem Wałbrzycha został Roman Szełemej, zdobywając ponad 31 tysięcy głosów. Państwowa Komisja Wyborcza trzymała nas przez tydzień w niepewności co do wyników wyborów do rad miejskich, powiatowych i Sejmiku Dolnośląskiego. Przez ostatnie kilka dni o wynikach informowali nas sami zainteresowani, bo wałbrzyska delegatura Państwowej Komisji Wyborczej milczała jak grób, tłumacząc się brakiem informacji od Komisji Terytorialnej. W tej chwili robimy ostatnie poprawki, ostatnie korekty, jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów do publikacji w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z wynikami, jeżeli chodzi o wybory zarówno do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa dolnośląskiego, jak i wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oczywiście mówimy o wynikach tam, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie, czyli gdzie w pierwszej turze zostali wybrani wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. Ponadto cały czas już trwają prace związane z przygotowaniem właśnie ponownego głosowania, który będzie przeprowadzony w 18 gminach na terenie właściwości komisarza wyborczego wałbrzyskiego. Także już są uzgadniane projekty kart, prawda, aktualizowane spisy i tak dalej. Czyli ta cała procedura przygotowująca przeprowadzenie wyborów w ponownym głosowaniu. Niestety tak się stało, że system nie zdał egzaminu, także komisje miały bardzo utrudnione zadanie. W większości komisji to liczenie ostatecznie było przeprowadzane tak zwane ręcznie, czyli bez wspomagania informatycznego i to było przede wszystkim powodem takiego opóźnienia, więc te wielogodzinne i to jest również powodem w tej chwili poprawiania drobnych błędów. Są to błędy jakieś drobne pisarskie, literówki w imionach, nazwiskach. Błędy te nie mają zupełnie znaczenia, jeżeli chodzi o wynik wyborów, przydział mandatów, ale no, trzeba je poprawić, te dokumenty powinny brzmieć prawidłowo, w związku z tym te prace są cały czas prowadzone. Ostatecznie jednak w Wałbrzyskiej Radzie Miasta zasiądzie 15 radnych z Platformy Obywatelskiej, którą reprezentować będą Artur Torbus, Maria Romańska, Małgorzata Wiłkomirska, Piotr Kraczkowski, Alina Szełemej, Tadeusz Mazurkiewicz, Mariusz Kalinowski, Krystyna Olanin, Henryk Furman, Tomasz Senyk, Anatol Szpur, Jacek Szwajgier, Marek Rząsowski, Piotr Kwiatkowski i Andrzej Mielczarek. Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi do Rady 4 radnych: Mirosława Bartolika, Renatę Wierzbicką, Cezarego Kuriatę i Beatę Muchę. Z Komitetu Wyborczego Lepszy Wałbrzych do Rady Miasta dostali się Zygmunt Nowaczyk i Stefania Pawełek. Wałbrzyską Wspólnotę Samorządową reprezentować będą Alicja Rosiak, Justyna Półkoszek, Mariusz Piejko i Ryszard Nowak. Pragnę za pośrednictwem telewizji Dami podziękować każdej jednej osobie, która oddała na mnie głos. Kolejną weryfikację. Sprawdziłem się na 6 z plusem, 4 kadencja w Radzie Miejskiej, no i czeka mnie praca. U mnie się nic nie zmieniło. Na tą chwilę już organizuję Mikołaja, 702 paczki będą przygotowane dla naszych milusińskich. I Nowak jest dzielnicą, dzielnica jest ze mną, mieszkańcy są wspaniali, bo to od nich dostałem te wsparcie. No i gdyby nie moja żona i syn i wiele takich znajomych, byłoby mi ciężko, to oni mnie wspierają właśnie w tych pracy społecznej, w pracy radnego i za to serdecznie dziękuję. Podobnie układ mandatów wygląda w powiecie ziemskim. W 17-osobowej radzie zasiądzie aż 8 przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, 4 z PSL-u, 3 z Prawa i Sprawiedliwości oraz 2 z naszego powiatu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim moim wyborcom, którzy chcieli zagłosować na moją osobę. Chciałem też również podziękować wszystkim osobom, które znajdowały się na liście Platformy Obywatelskiej. Z tego też względu, że dzięki współpracy wszystkich osób udało nam się osiągnąć tak dobry wynik. Także bardzo dziękuję wszystkim zainteresowanym osobom i tym osobom, które chciały, abyśmy byli w tak licznym gronie. Pan reprezentuje Boguszów w Gorce. Pierwsza rzecz, którą chciałby Pan wnieść do Rady Powiatu, pierwsze spojrzenie na właśnie Pana miasto. Na pewno na temat planów jeszcze trzeba się trochę wstrzymać, gdyż w tej chwili jeszcze trwają wybory uzupełniające. 3 naszych burmistrzów, którzy startują z Platformy Obywatelskiej, będą stawali do drugiej tury. I po całym tym rozdaniu już będziemy wtedy wiedzieli, jaki jest układ i kto ewentualnie zasiądzie w Radzie Powiatu.
Natomiast bardzo kluczową sytuacją jest tutaj obwodnica Boguszowa Gorc i Wałbrzycha. Dlatego też myślę, że pierwszymi takimi działaniami, które będziemy się chcieli osiągnąć, to jest właśnie uzyskanie już wszelkiej zgody i współpraca. Nie? Na pewno, jeżeli będziemy zaczynali działać w powiecie, to musimy myśleć o tym, że musimy współpracować między wszystkimi gminami, które znajdują się w aglomeracji wałbrzyskiej. Musimy współpracować z burmistrzami, wójtami, bo są to dla nas partnerzy, których nie możemy jakoś tam omijać. W Sejmiku Dolnośląskim region wałbrzyski reprezentować będą z Platformy Obywatelskiej Julian Golak, który zastąpi Romana Szałemeja, Czesław Kręcichwost i Zbigniew Szczygieł. Z PiSu Piotr Sosiński i Jerzy Gierczak oraz Patryk Wild reprezentujący bezpartyjnych samorządowców, Grażyna Cal z PSL-u i Marek Dyduch z SLD. Najprawdopodobniej SLD znajdzie się poza koalicją rządzącą, ale to nie znaczy, że nie będziemy realizować swojego programu. Jak najpoważniej traktuję swoje postulaty wyborcze. Chcę działać na rzecz regionu wałbrzyskiego, na rzecz Wałbrzycha i mam nadzieję, że będą takie sytuacje, w których trzeba po prostu wesprzeć przedsięwzięcia w Wałbrzychu i to będę czynił. Wyborcy po raz kolejny oddali na Pana głos, oddali na Pana swój mandat zaufania, a więc tę pracę, którą Pan do tej pory pełnił w sejmiku, ona została doceniona. No i za to dziękuję wyborcom, dlatego że część wyborców w tych wyborach głosowała bezwiednie. Na przykład są dość mocno wypaczone wyniki, jeżeli chodzi o PSL, ale część rzetelnie oceniała swoich poprzednich przedstawicieli, łącznie ze mną. I tych głosów trochę udało się zebrać, za co dziękuję jeszcze raz, ale to też jest dla mnie zobowiązanie, żeby swoją pracę wykonywać rzetelnie. I mam zamiar tak działać dalej, żeby właśnie moi wyborcy po pierwsze się nigdy nie wstydzili za mnie, a po drugie, żeby faktycznie to, co obiecujemy, było realizowane, bo dzisiaj w Polsce jest to najważniejsze, a w naszym regionie jeszcze ważniejsze, bo jest trudna sytuacja i musimy sobie wszyscy pomagać. Szczegółowe informacje dotyczące ilości uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.